Eltrox, sieć sklepów z zabezpieczeniami. Kuba, przede wszystkim gratulacje drugiego miejsca. Było dzisiaj trochę problemów z torem, zawody były opóźnione. Jak ty się czułeś dzisiaj na tej nawierzchni? Dziękuję bardzo. No, dzisiaj zawody nie były takie łatwe, bo też jechaliśmy u siebie, a nie zawsze też to pomaga. Staraliśmy się, aby wygrać te zawody, fajnie mieć złoto, ale jest srebro. Musieliśmy uznać wyższość Lublinian i myślę, że no, gratuluję im z tego powodu i trzeba się cieszyć też ze srebra. Dużo pecha w 18 wyścigu, gdzie wykluczony został Mateusz. Jak z twojej perspektywy wyglądała ta sytuacja? No szkoda trochę tego wyścigu. Ja tam troszeczkę się wysunąłem też. A tam nie wiem, czy miejsca chyba jeszcze tyle było. Ale no troszkę się nie zrozumieliśmy i na pewno tego szkoda. Ale też była szansa jeszcze w tym ostatnim biegu wygrać 5-1. Tam ogólnie się szybki czułem w tym biegu i równą walkę z Lublinianami nawiązałem, więc no szkoda trochę, też dzisiaj start się dużo liczył, zabrakło nam trochę dobrego startu w tym ostatnim biegu, ale no tak mówię, cieszymy się ze srebra, jutro też jest dzień. Zakończyła się faza zasadnicza w PGE Ekstralidze, Włókniarz na 5. miejscu. Jednak ty ze swojej dyspozycji możesz być chyba zadowolony, czy to jest najlepszy sezon w twojej dotychczasowej karierze? Dotychczasowej karierze jest to mój najlepszy sezon. Jestem zadowolony, ale też ostatnie mecze też nie były po mojej myśli, tak jakbym sobie chciał to. I myślę, że jest jeszcze tutaj dużo do poprawienia u mnie. Co do też czucia motocykla, co do stylu jazdy, cały czas pracuję i staram się zmienić na lepsze. Przed wami jeszcze finał DMPJ. Tam na pewno będziecie chcieli się zrewanżować motorowi i wygrać. No na pewno tak, będziemy chcieli pokazać, jak jesteśmy mocni i odbić dzisiaj to srebro i w DMPJ-ach zwyciężyć. Na koniec powiedz, jak oceniasz ten sezon i jakie plany przed następnym? Sezon jeszcze się nie skończył w sumie, bo liga się zakończyła, nie weszliśmy do fazy playoff, ale jeszcze jest trochę imprez. W Szwecji mamy ligę, indywidualne mistrzostwa świata juniorów. Więc jeszcze będzie tej jazdy sporo, intensywnie będę miał i co na przyszły sezon chciałbym utrzymać taką formę w lidze jak teraz i żeby po prostu jeszcze lepiej jechać niż w tym roku. Dzięki i powodzenia. Dzięki bardzo. Mateusz, gratulacje srebrnego medalu i na początku pytanie, powiedz jak się czujesz po upadku i czy wszystko w porządku? Dzięki, po upadku jest wszystko ok. Szykujemy się do następnych zawodów. Zgodzisz się, że to była bardzo pechowa sytuacja ta z Kubą, z Miśkowiakiem w 18 biegu? Powiedz, jak to wyglądało z twojej pozycji? No po prostu Kuba mi tam dojechał, no nie miałem za bardzo miejsca, gdzie już pojechać. Nie dałem rady skontrować tego motocykla, no niestety nadziałem się na jego tylne koło. No i decyzja była taka, a nie inna sędziego, że mnie wykluczył z tego biegu i tylko pozostaje mi się z tym pogodzić. Od początku te zawody były bardzo wyrównane. To, że jechaliście na swoim torze, było dla was dużym ułatwieniem? Nie, moim zdaniem nie było to ułatwienie, bo tak naprawdę na każdy tor jak się jedzie, to szuka się czegoś, żeby być jak najszybszym. Na pewno fajnie, bo dużo trenowaliśmy i myślę, że też nam to pomogło zdobyć srebrny medal. Walczymy dalej. Jest lekki niedosyt w związku z tym drugim miejscem. Okazja do rewanżu w sumie będzie już za chwilę, bo rozpoczynacie finały DMPJ. Czy ja wiem, czy niedosyt? Na pewno walczyliśmy o zwycięstwo. Zdobyliśmy drugie miejsce, no ale w DMPJ-ach mamy drugą szansę i będziemy chcieli pojechać jak najlepiej, żeby właśnie to złoto wywalczyć. A jak ty oceniasz ten sezon? Bo patrząc na nominacje do Szczakieli, możesz być chyba zadowolony, bo twoje nazwisko zostało nominowane w kategoriach najlepszy junior i największa niespodzianka sezonu. No jak to zobaczyłem, naprawdę zrobiło mi się miło, bo jest to takie zwieńczenie mojej ciężkiej pracy i dziękuję tym, którzy wybierali. No i zobaczymy, co dalej. Dzięki i powodzenia. Dzięki.